najbardziej przyjaznych ras psów na świecie. 5. Cavalier King Charles Spaniel to mała rasa psa, znana ze swojej przyjacielskiej i łagodnej natury. Są towarzyskie, przywiązane do ludzi i bardzo chętnie nawiązują kontakty z nimi. Zwykle są przyjazne wobec wszystkich, łącznie z obcymi ludźmi, innymi psami i nawet innymi zwierzętami domowymi. Jest to rasa, która uwielbia być w centrum uwagi swoich właścicieli i często okazuje dużo miłości i czułości. Kawalier King Charles Spaniel towarzyszą także dzieciom, będąc cierpliwymi i wyrozumiałymi towarzyszami zabaw. Są też dość aktywne, choć nie na tyle, by wymagać intensywnego wysiłku fizycznego. Chętnie spacerują, ale równie dobrze czują się w domu, siedząc obok swoich właścicieli. Ich potrzeby aktywności fizycznej można zaspokoić poprzez zabawy w ogrodzie lub krótkie spacery. W kwestii wyglądu, kawalier King Charles Spaniel ma delikatną sylwetkę, z krótką, gładką sierścią, miękkimi i długimi uszami i wyrazistymi oczami. Ich sierść może występować w różnych kolorach. Ogólnie rzecz biorąc, Cavalier King Charles Spaniel jest uważany za wspaniałego towarzysza, który przynosi dużo radości i miłości swoim właścicielom. 4. Pudel to rasa psa o wyjątkowo inteligentnym, energicznym i przyjaznym charakterze. Są one znane z wielu różnych rozmiarów, od miniaturowych po olbrzymie, co sprawia, że są popularnym wyborem wśród wielu miłośników psów. Pudle mają elegancką sylwetkę i lśniącą, kędzierzawą sierść, która może przyjmować różnorodne kształty i style cięcia. Charakterystyczną cechą pudli jest ich wysoka inteligencja i chęć nauki. Są one zwykle łatwe do wychowania i dobrze radzą sobie zarówno w podstawowym posłuszeństwie, jak i w bardziej zaawansowanych zadaniach szkoleniowych. Pudle uwielbiają być aktywne i angażować się w różnorodne aktywności, co sprawia, że są doskonałymi towarzyszami dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Ponadto pudle są znane ze swojej przyjaznej natury i chęci do nawiązywania kontaktu z ludźmi i innymi zwierzętami. Są towarzyskie i oddane swoim właścicielom. Co sprawia, że są wspaniałymi psami rodzinnymi. Ich żywy i pełen energii charakter sprawia, że są doskonałymi partnerami do zabawy dla dzieci i dorosłych. Pod względem pielęgnacji pudle wymagają regularnego czesania i pielęgnacji sierści, aby utrzymać ją w dobrym stanie. Ich sieść nie linieje, co sprawia, że są dobrą opcją dla osób cierpiących na alergię. Pudle są inteligentnymi, Przyjaznymi i pełnymi energii psami, które sprawiają wiele radości swoim właścicielom. Są one doskonałym wyborem dla rodzin i osób aktywnych, które szukają lojalnego i oddanego towarzysza życia. 3. Papillon to mała, elegancka rasa psa o wyjątkowo przyjaznym i żywym charakterze. Są one znane ze swojej energii i entuzjazmu do życia, co sprawia, że są wspaniałymi towarzyszami dla osób aktywnych. Mają charakterystyczne uszy, które są długie, stojące i przypominają skrzydła motyla, stąd też ich nazwa. Papillon to po francusku motylek. Są to bardzo inteligentne psy, które chętnie uczą się nowych rzeczy i wykonują różnorodne zadania. Dzięki swojej inteligencji są zazwyczaj łatwe do wychowania, choć mogą być nieco uparte, dlatego konsekwentne szkolenie jest kluczem do sukcesu w ich tresurze. Są także bardzo towarzyskie i przywiązane do swoich właścicieli. Lubią spędzać czas w ich towarzystwie, a także z innymi psami i ludźmi. Ich radosny charakter i entuzjazm sprawiają, że są wspaniałymi psami rodzinnymi, które potrafią rozśmieszyć każdego wokół siebie. W kwestii pielęgnacji, sierść papilonów jest długa, jedwabista i gładka. Wymaga ona regularnego szczotkowania, aby utrzymać ją w dobrym stanie i zapobiec plątaniu się. To energiczne, inteligentne i przyjazne psy, które są wspaniałymi towarzyszami dla osób aktywnych i rodzin. Ich elegancja, wesoły charakter i lojalność sprawiają, że są cenionymi członkami rodziny i doskonałymi przyjaciółmi. 2. Golden Retriever to średniej wielkości pies o ujmującej sierści w odcieniach złota, która nadaje mu charakterystyczny wygląd. Są to psy o łagodnym, ciepłym i przyjaznym usposobieniu, co sprawia, że są bardzo popularnymi towarzyszami dla rodzin, osób samotnych oraz jako psy terapeutyczne. Charakteryzują się one wyjątkową inteligencją i chęcią do nauki, co sprawia, że są łatwe do szkolenia. Często odnoszą sukcesy w różnorodnych dziedzinach, takich jak tropienie, aportowanie oraz ratownictwo. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech golden retrieverów jest ich przywiązanie do ludzi. Są one niezwykle lojalne i oddane swoim właścicielom, co sprawia, że doskonale sprawdzają się jako psy rodzinne. Są też bardzo cierpliwe i łagodne wobec dzieci, co czyni je doskonałymi towarzyszami zabaw. Ponadto są aktywnymi psami, które uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu. Często są chętnymi towarzyszami w różnego rodzaju aktywnościach, takich jak spacery, jogging czy zabawy na świeżym powietrzu. W kwestii pielęgnacji Sierść wymaga regularnego szczotkowania, szczególnie w okresach linienia. Dodatkowo konieczne jest dbanie o higienę uszu i pazurków. Ich przyjacielskie usposobienie, inteligencja i oddanie sprawiają, że są jednymi z najbardziej uwielbianych ras psów na świecie. 1. Labrador Retriever to jedna z najbardziej popularnych ras psów na świecie z powodu swojego przyjaznego temperamentu, łagodnego usposobienia i wszechstronnych umiejętności. Są to psy średniej wielkości, o krótkiej, gładkiej sierści, która może występować w różnych kolorach, takich jak czarny, złoty lub czekoladowy. Charakterystyczną cechą Labradorów jest ich niezwykła przyjaźń wobec ludzi. Są one niezwykle lojalne i oddane swoim właścicielom, co sprawia, że są doskonałymi towarzyszami dla rodzin, osób samotnych oraz jako psy terapeutyczne. Ich tolerancyjne podejście do ludzi sprawia, że są również chętnie wykorzystywane jako psy dla niewidomych. Są również bardzo inteligentne i chętne do nauki, co czyni je łatwymi do szkolenia. Są one często wykorzystywane w różnego rodzaju zadaniach służbowych, takich jak poszukiwanie i ratownictwo, a także w roli psów policyjnych i psów przewodników. Ponadto są aktywnymi psami, które uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu. Są one doskonałymi towarzyszami podczas spacerów, biegania, pływania i różnego rodzaju zabaw na świeżym powietrzu. Ich energiczna natura sprawia, że są doskonałymi partnerami dla osób aktywnych fizycznie. W kwestii pielęgnacji, sierść labradora wymaga regularnego szczotkowania, szczególnie w okresach linienia. Konieczne jest również dbanie o higienę uszu i pazurków, aby zapewnić psu zdrowie i komfort. Podsumowując, labrador retriever to nie tylko piękny pies, ale także wyjątkowo przyjazny, inteligentny i oddany towarzysz. Ich pozytywny stosunek do ludzi i gotowość do pracy sprawiają, że są one jednymi z najbardziej cenionych raz psów na świecie. Subskrybując kanał będziesz na bieżąco z nowymi materiałami, jak i pomagasz nam się rozwijać. Jeśli podobał ci się film, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i słyszymy się następnym razem. Cześć!